Paweł Zalewski, po raz pierwszy w Ekspresie Biedrzyckiej jako poseł Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie pośle, o Szymonie Hołowni zaraz jeszcze sobie porozmawiamy, ale korzystając z tego, co oglądaliśmy, niestety musieliśmy to zobaczyć przed chwilą. Wczoraj padły słowa wobec ruchu LGBT, no delikatnie mówiąc, obrzydliwe i obraźliwe. Porównano ich do terrorystów, do komunistów, do faszystów. Czy pana zdaniem to jest taki poziom debaty publicznej, sejmowej, do którego marszałkowie czy wicemarszałkowie Sejmu powinni byli dopuścić? Skąd? Oczywiście, że nie. No, ale to jest ten poziom argumentacji, który jest zgodny z linią polityki PiS, czyli flirtowania ze skrajną prawicą, zgodnie z tezą Jarosława Kaczyńskiego, że na prawo od niego może być tylko ściana. To jest tworzenie warunków dla funkcjonowania osób, które są skrajnie nietolerancyjne, skrajnie nacjonalistyczne. I to widzimy poprzez finansowanie pana Bąkiewicza czy innych. Niestety tak jest. Do tego niestety również dochodzi tolerowanie ruchu antyszczepionkowców, co będzie miało swoje bardzo poważne konsekwencje związane z niestety zwiększeniem zachorowalności. To, że rząd wstrzymuje się z przyjęciem takich sytuacji, które by premiowały, czy też takich rozwiązań, które by premiowały i normalnie pozwalały funkcjonować w społeczeństwie osobom zaszczepionym, jest absolutnym skandalem. To, co się dzieje w Polsce dzisiaj, w moim przekonaniu, może doprowadzić do zwiększonej, bardzo wysokiej zachorowalności. Ale to właśnie dlatego, że PiS szuka wyborców także wśród tych osób o skrajnych poglądach w Polsce. Czyli chce pan zasugerować, że Prawo i Sprawiedliwość, flirtując z tym środowiskiem skrajnej prawicy, jest w stanie dla swoich politycznych celów narazić ludzkie zdrowie i życie w tej chwili? Tak, to powiedziałem. Jak spowodować, żeby rząd, żeby minister Niedzielski zmienili takie podejście? Czy w ogóle da się to zrobić, pana zdaniem? Czy w tej chwili już jest tak skrajnie ustawiona polityka na zderzenie ze ścianą, że właściwie my tylko już możemy rozłożyć ręce? Nie, dlatego że PiS pod wpływem opinii publicznej, pod wpływem naporu Polaków, także środowisk politycznych, często ustępował. I myślę, że możliwe jest to także w tym przypadku, ale to wymaga także zwiększonej świadomości społecznej i zrozumienia tego, co mówią do nas lekarze, do których powinniśmy mieć zaufanie. No to jest oczywiste. Jeżeli słuchamy się ich, gdy zachorujemy na różne choroby, no to powinniśmy słuchać ich także, co robić, aby nie zachorować. No tak, kwestia koronawirusa to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest ewentualny krok wstecz polskiego rządu w sprawie relacji ze strukturami Unii Europejskiej. Przedwczoraj mieliśmy fatalną wiadomość o orzeczeniu TSUE w sprawie nałożenia 1 000 000 euro kary dziennie na Polskę w sprawie braku decyzji dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wczoraj kolejna fatalna wiadomość o wykluczeniu Krajowej Rady Sądownictwa z europejskich sieci rad sądownictwa, którą to sieć zresztą zakładaliśmy w roku 2004, organ doradczy, chociażby Komisji Europejskiej. I tu wracamy do punktu wyjścia, z którą jesteśmy w tej chwili jako, a właściwie rząd, w permanentnym konflikcie. I teraz, czy ma pan wrażenie, że w ogóle gdziekolwiek jeszcze jest jakieś pole do kompromisu? I czy ma pan poczucie, że zarówno premier Mateusz Morawiecki, ale przede wszystkim Jarosław Kaczyński, który te decyzje podejmuje, mają ochotę zrobić ten krok wstecz? Czy cokolwiek jest w stanie dać jakiś sygnał do tego, że Polska gdzieś odpuści i będzie chciała jednak rozmawiać, z jakiejś decyzji się wycofać, jakieś zalecenia partnerów z Unii Europejskiej wcielić w życie? Najpierw dlaczego jest ten konflikt? Bo dla wielu Polaków on jest zupełnie niezrozumiały. Otóż zaczął on się w 2015 roku, tuż po wyborach, kiedy PiS wybrał do Trybunału Konstytucyjnego tak zwanych dublerów, czyli osoby, które tak naprawdę nie miały tytułu, aby zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym, co zresztą do dzisiaj powoduje
iż ten organ jest jakby niewłaściwie ustanowiony, a więc powoduje możliwość kwestionowania orzecznictwa. Jest po prostu nielegalny, dokładnie tak. I chodziło o to, aby stworzyć gwarancję bezpieczeństwa dla całego systemu zmian, które Jarosław Kaczyński wprowadził, od podporządkowania sobie prokuratury i służb po podporządkowanie sobie sądów. I dzisiaj ten spór. Straciliśmy połączenie na chwilę z Pawłem Zalewskim. Za chwilę, mam nadzieję, uda się tę sytuację wyprostować i połączyć ponownie z panem posłem. Przypomnę państwu, rozmawiamy w tej chwili o wykluczeniu Krajowej Rady Sądownictwa z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Pan poseł już widzę jest na szczęście, także jest pan. Jest pan, na razie widzę niebieskie S. Dobrze, proszę kontynuować, bo mówił pan o źródle tego problemu. Mhm. A no jest właśnie. Chodzi o to, aby podporządkować sobie sędziów, aby nie byli niezawiśli. Także po to, aby wszystkie afery, które dzisiaj są ujawniane, które tak naprawdę mają charakter korupcyjny, które dotyczą nepotyzmu, nie były ukarane. To jest kwestia zapewnienia tej władzy bezkarności. Bezkarności po to, aby kraść, aby obsadzać stanowiska w spółkach Skarbu Państwa przez osoby związane politycznie, nie mające żadnych kwalifikacji i tak dalej, i tak dalej. A więc chodzi o to, aby ten system po prostu był zamknięty, żeby ten system był szczelny i żeby nie można było karać tych, którzy popełniają przestępstwa. I temu służy ta zmiana w wymiarze sprawiedliwości. I to oczywiście spotyka się ze sporem, czy z oporem w Unii Europejskiej, dlatego że niezawisłość sędziowska jest kluczem tak naprawdę do zaufania, który jest podstawą funkcjonowania w... Halo, halo? Przepraszam na emocje. Ktoś do pana dzwoni chyba cały czas, prawda? No właśnie, dziwię się, że na iPada. Znika pan. Dobrze. Wracając do rzeczy. Otóż niezawisłość sędziowska jest tym, co stanowi o konstrukcji Unii Europejskiej i daje zaufanie wzajemne partnerom do siebie. Mhm. Bez zawisłości sędziowskiej, no bez tak, tego, to że sądy... wiemy, tylko pytanie, co dalej, panie pośle, bo to teraz, nie mamy teraz, czasu na analizę tak dobrze, głęboką, teraz, więc... Oczywiście. I teraz sytuacja jest taka, że rząd ma świadomość, iż Unia Europejska w tej sprawie nie pójdzie na kompromis żaden. I że jeżeli nie wycofa się z Izby Dyscyplinarnej, czyli jeżeli nie przywróci niezawisłości sędziom, to nie będzie pieniędzy z Unii Europejskiej. I Jarosław Kaczyński to wie, premier Morawiecki to wie. Usiłują grać z Unią Europejską, mówią o tym, że chcą zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, ale mają bardzo głęboki problem. Otóż ponieważ uniemożliwili jakikolwiek kontakt, jakąkolwiek współpracę z opozycją, są zdani na skrajnych polityków swojej partii, czy też swojego obozu, czyli na partii Zbigniewa Ziobry, która nie chce żadnych zmian ustawowych, które by musiały mieć miejsce, aby zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, bo to jest możliwe tylko i wyłącznie przez drogą ustawy. Panie pośle, tylko pytanie, jak długo Jarosław Kaczyński będzie w stanie tak grać na czas? Bo rozumiem, że na razie gra na czas. Z jednej strony rzuca przynętę w postaci zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną, napiszemy nową ustawę w tej sprawie, a z drugiej strony tego nie robi, czyli gra na czas. Pytanie, jak długo? Otóż w tej grze nie chodzi wyłącznie o pieniądze, chociaż tutaj są terminy, które biegną i rzeczywiście, jeżeli szybko Jarosław Kaczyński nie przekona swojego zaplecza, no głównie Zbigniewa Ziobry, aby poszedł na kompromis i żeby zlikwidowano tę Izbę Dyscyplinarną, to tych pieniędzy w tym roku nie będzie. Ale w tym przypadku tak naprawdę chodzi o wiarygodność władzy, o wiarygodność Jarosława Kaczyńskiego. I Jarosław Kaczyński nie może sobie pozwolić na to, aby w tej kluczowej kwestii dla obozu władzy prosić o pomoc w Sejmie opozycję, bo mówiąc krótko, to by oznaczało, że nie ma w kluczowej sprawie większości. I ja nie wiem, jak wyglądają dzisiaj rozmowy ze Zbigniewem Ziobrą. Chyba ktoś dzwoni znowu na iPada do pana posła. Obawiam się.
że niestety po raz kolejny mamy zawieszone połączenie, ale mam również nadzieję, że po raz kolejny uda nam się je odzyskać. No tak, to tak właśnie się dzieje, drodzy Państwo. Nasi stali widzowie wiedzą, że czasem no właśnie takie niespodzianki mamy, jeśli chodzi o połączenia internetowe. Miejmy nadzieję, że za chwilkę sprawę uda się wyprostować i pan Paweł Zalewski do nas wróci, tym bardziej, że wczoraj dołączył do Polski 2050 pytanie, więc co nim kierowało oprócz chęci powrotu na listy wyborcze w roku 2023? Rzecz jasna. Mówimy w tej chwili o wykluczeniu Polski z KRS, mówimy o karach nałożonych na Trybunał Sprawiedliwości, przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, między innymi 1 000 000 euro za kwestie związane z Izbą Dyscyplinarną, no ale także nie zapominajmy o 500 000 euro, które są nałożone przez TSUE w sprawie kopalni i elektrowni w Turowie. W sumie 1,5 miliona euro dziennie. Ja dzisiaj słyszałam taką wypowiedź rzecznika rządu Piotra Millera, który mówił o tym, że kar płacić nie będziemy, ale właściwie to przecież Unia będzie sobie mogła odliczyć to od unijnych pieniędzy. I o to teraz już zapytam pana posła, mam nadzieję, że się słyszymy. Panie pośle, ja mówiłam o wypowiedzi rzecznika rządu, który stwierdził, że no, Polska nie musi tych kar płacić, bo przecież Unia i tak prawdopodobnie będzie sobie mogła je odliczyć od naszych funduszy nam przeznaczonych, więc jakoś to się kręcić będzie. Takie miałam wrażenie, była ostateczna konkluzja tej wypowiedzi. Czy to jest rozsądne podejście pana zdaniem? To jest całkowicie nieodpowiedzialne podejście, nieodpowiedzialne za los Polaków. To jest 7 milionów złotych dziennie, licząc kary za Turów i za niezlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej. To są naprawdę bardzo duże pieniądze, które są dzisiaj bardzo potrzebne ludziom, czy to w sferze budżetowej, czy na wydatki niezbędne z punktu widzenia chociażby naszego bezpieczeństwa. Więc to jest absolutnie nieodpowiedzialne i uważam, że tak naprawdę to premier i jego rząd powinien być obciążony tymi wydatkami. Mam świadomość, że nie będzie, ale to na nich spoczywa odpowiedzialność za to. Do tego dochodzą problemy gospodarcze, które jawią się coraz mocniej. Już nie mówię tylko o podwyżkach cen energii elektrycznej czy paliwa, ale dzisiaj Główny Urząd Statystyczny ma dać taką prognozę inflacji w październiku i prawdopodobnie ona będzie wynosiła 6,6%. Czyli to już jest galopująca drożyzna i sytuacja, która bardzo mocno dotknie obywateli. Czy pana zdaniem rząd celowo gra na tak wysoką inflację? No bo wiadomo, wysoka inflacja, wyższe ceny paliw, wyższe wpływy do budżetu na przykład. No nie tylko. To jest również niższy koszt polityki, którą rząd prowadzi, dlatego że tak naprawdę finansuje ją przez inflację. To jest de facto podatek, olbrzymi podatek, który płacimy wszyscy, a najbardziej ci, którzy nie mają pieniędzy. I to wystarczy pójść na targ, żeby usłyszeć, co mówią ludzie na ten temat, jak są przerażeni przyszłością. To jest efekt całkowicie nieodpowiedzialnej, niekompetentnej polityki finansowej państwa, która bez odpowiednich wpływów z inwestycji napędza gigantyczne wydatki. I te wydatki tak naprawdę są właśnie finansowane przez inflację. Ja rozumiem, że rząd chciał tej inflacji, chciał utrzymać ją na jakimś kontrolowanym poziomie, bo powtarzam raz jeszcze, dla rządu to jest zysk. Natomiast z inflacją jest tak, że jak już się pojawi, to w grę wchodzą czynniki, których rząd nie jest w stanie opanować poza drastycznymi cięciami. I tak to wygląda dzisiaj. 70% firm planuje podniesienie cen swoich produktów. No to naprawdę wymyka się spod kontroli, jakiejkolwiek kontroli. I te podwyżki stóp procentowych, no minimalne, których dokonała ostatnio Rada Polityki Pieniężnej, są po prostu za małe. Ale powtarzam raz jeszcze, to jest wynik całkowitej nieodpowiedzialności, braku kompetencji rządu i PiS w moim przekonaniu poniesie za to polityczną odpowiedzialność, bo jeżeli coś jest dla ludzi ważne i ludzie się czegoś boją, to boją się o swój byt materialny. I dzisiaj ta inflacja podcina byt materialny wielu milionów rodzin. No dobrze, panie pośle, tylko że Jarosław Kaczyński musi sobie z tego zdawać sprawę. I teraz pytanie, czy on konsekwencje tych wszystkich problemów, o których mówimy, będzie próbował wyprzedzić, organizując przedterminowe wybory, jak pan sądzi? Nie wiem, czy się dowiemy, co pan poseł sądzi.
ponieważ po raz kolejny niestety zawiesiło nam się łącze internetowe. Po raz ostatni spróbujemy raz jeszcze skontaktować się za pomocą internetu z panem posłem Pawłem Zalewskim. Obiecuję państwu, że następnym razem spróbuję zrobić tak, żeby pan poseł pojawił się w studiu jednak, a nie na łączach internetowych. Panie pośle, o, widzę, że chyba jakaś inna... Obiecuję, że no następnym razem będą panie redaktor. Michał, ja wydawca jestem... mój uprzedzał, że tak się to właśnie może skończyć, dlatego że zawsze lepiej się spotkać w studiu. Dobrze, panie pośle, to jeszcze jedna sprawa, bo pytałam o te przedterminowe wybory. Czy będzie Jarosław Kaczyński próbował uprzedzić wypadki? To byłoby olbrzymie ryzyko dla Jarosława Kaczyńskiego. Już dzisiaj widać z sondaży, że on tych wyborów nie wygra w taki sposób, aby mieć samemu większość w Sejmie. I to otwiera naprawdę olbrzymie ryzyko, nie tylko dla niego, może nawet nie przede wszystkim dla niego, ale przede wszystkim dla tych wszystkich, którzy są w jego obozie i którzy mają po prostu nieczyste sumienie. To jest zbyt ryzykowna decyzja i moim zdaniem wyborów na wiosnę nie będzie. To teraz jeszcze pytanie dotyczące o Polskę 2050. Ja nie chcę się specjalnie wyzłośliwiać, no ale doskonale pan wie, że no wiadomo, że pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, no to Paweł Zalewski przytulił się do Szymona Hołowni, żeby mieć pewne miejsce na listach przy okazji kolejnych wyborów parlamentarnych. I co do tego chyba oboje wiemy, że tak jest. Ale nie. Co? Nie? Nie, zupełnie. No to co panem powodowało tak naprawdę, panie pośle? Panie redaktor, gdybym chciał się przytulać do kogo aby mieć miejsce na liście, to bym zachowywał się inaczej w Platformie Obywatelskiej. To znaczy nie pokazywałbym problemów, które Platforma ma, nie wzywałbym do ich naprawienia po to, aby ta partia rzeczywiście zaczęła odpowiadać na potrzeby swoich wyborców. I z tej partii by mnie po prostu nie usunięto. Więcej, panie redaktor, jak pani spojrzy do mojego politycznego życiorysu, on rzeczywiście jest bogaty i długi, bo ja po raz pierwszy zostałem posłem 30 lat temu, ale nigdy nie było tak, panie redaktor, żebym był zawodowym politykiem w tym sensie, żebym nie miał poza polityką alternatywy. Na przykład w roku 2015 ja zrezygnowałem z kandydowania, dlatego że uważałem, że Platforma przedstawia Polakom złą odpowiedź na ważne problemy. I więc nie jest intencją mojego funkcjonowania w polityce, działania politycznego, miejsce w Sejmie. To jest wyłącznie instrument, no dobrze, pani redaktor. Czym pana Szymon Hołownia przekonał? W moim przekonaniu Szymon Hołownia i koleżanki i koledzy z ruchu Polska 2050 mają dzisiaj dobrą propozycję dla Polski. Dobrą propozycję, dlatego że po pierwsze przeciwstawiają się szkodliwej dla nas wszystkich polaryzacji politycznej, czyli tego przeciwstawiają się temu wielkiemu sporowi, który jest pomiędzy PiS-em a Platformą, który jak się okazuje jest jałowy. Po drugie, przedstawiają program. Jeżeli dzisiaj Szymon Hołownia i Polska 2050, jak nie jesteśmy razem jeszcze liderem opozycji, to na pewno jesteśmy liderem programowym, jesteśmy na pewno liderem propozycji. A to jest niebywale ważne, dlatego że ten, kto będzie miał po stronie opozycyjnej wizję, koncepcję Polski na przyszłość, będzie mógł ją realizować. Dzisiaj proszę spojrzeć na to, co się dzieje w innych ugrupowaniach opozycyjnych. Myślę, że tutaj przewaga Polski 2050 jest bardzo wyraźna. Jest trzeci element, który również jest dla mnie ważny. To jest kultura pracy. To jest kultura tej organizacji, tego ruchu. To jest kultura bardzo przyjazna i bardzo profesjonalna. I muszę powiedzieć, że doskonale się w tym odnajduję. Więc to są wszystko argumenty, które przemawiają właśnie za Polską 2050. Panie pośle, a na jaki, mówiąc nieładnie, odcinek został pan rzucony? To mówiąc krótko, przy okazji tworzenia tego programu, za co będzie pan odpowiedzialny? To jest polityka zagraniczna czy tak. Jakieś inne kwestie? Polityka zagraniczna, tak? Polityka zagraniczna, polityka europejska to jest coś, czym zajmuję się od bardzo dawna. Zresztą byłem odpowiedzialny za pisanie jednego z niewielu programów, który został przyjęty przez Platformę
obywatelską w ostatnich latach, właśnie programu polityki zagranicznej. To są moje mocne strony. No tutaj jest oczywiste, że, panie pośle, że to jest moja oferta dla ruchu. To jeszcze na koniec krótkie pytanie, bo został pan z Platformy Obywatelskiej usunięty za czasów przywództwa Borysa Budki jeszcze. Wiemy, że Donald Tusk w ubiegłym tygodniu został już oficjalnie wybrany nowym przewodniczącym. Czy pana zdaniem Platforma nie szła już w lepszym, nie idzie w lepszym kierunku za czasu teraz tego starego, nowego Donalda Tuska niż to było wcześniej? Nie warto było jeszcze poczekać na przykład i z Tuskiem porozmawiać? Pani redaktor, ja mam taką zasadę, że staram się nie krytykować osób, z którymi współpracowałem. To nie byłoby, w porządku, ale właściwie odpowiedź na pani pytanie zawarłem w poprzednim, w tym, co powiedziałem poprzednio. Uważam, że dzisiaj to Szymon Hołownia i Polska 2050 są najlepszą alternatywą dla tego, co robi z Polską PiS, dla tego olbrzymiego zagrożenia dla bytu materialnego Polaków i dla praworządności, dla praw obywatelskich. Czyli rozumiem, że Platforma Borysa Budki nie różni się niczym od Platformy Donalda Tuska w tej chwili, na razie przynajmniej, według pana. Pani redaktor, moja decyzja wynika z obserwacji, które poczyniłem przez ostatnie miesiące. No właśnie, o te wnioski z tych obserwacji pana pytam. Pytam, czy nie zauważa pan różnicy po prostu, czy nic się w Platformie nie zmieniło. To inaczej, nic się w Platformie według pana nie zmieniło za czasu, kiedy wrócił Donald Tusk? No, zmieniło się to, że ci, którzy rozpierzchli się i zrezygnowali z głosowania na Platformę, wrócili do Platformy, której lideruje Donald Tusk i to jest jego olbrzymie osiągnięcie. Natomiast o innych kwestiach wolałbym nie mówić. Nie chcę mówić negatywnie, ja mówię pozytywnie. Dzisiaj tą partią, która przemawia w gruncie rzeczy również do tego elektoratu, ale ma znacznie szersze możliwości. Ja się bardzo cieszę, że Szymon Hołownia usiłuje jakby odejść od, od tej bańki politycznej. A będzie pan, panie pośle, będzie pan namawiał Szymona Hołownię do tego, żeby z Tuskiem rozmawiał i żeby ewentualnie przed wyborami parlamentarnymi rzeczywiście stworzyć jakiś jeden wspólny front? Panie redaktor, mamy 2 lata do wyborów parlamentarnych. No to się okaże. No tak, ale uważam, że nie ma podstaw politycznych do tego, aby były wybory wiosną. I dzisiaj mówienie o jakichkolwiek blokach politycznych na 2 lata przed wyborami nie jest rozsądne. Ja mogę powiedzieć, że od początku namawiałem wszystkich, z którymi współpracowałem, nie tylko w mojej poprzedniej partii, aby działali w taki sposób, aby stworzyć dobrą, ale też skuteczną alternatywę dla PiS-u. I tego zdania nie zmieniłem. W związku z tym będę działał w taki sposób, aby taka alternatywa, taka propozycja, pozytywna propozycja powstała. Czy ona będzie oznaczała sprzymierzenie się z którąkolwiek z partii opozycyjnych? Pewnie tak, ale to naprawdę jest kwestia przyszłości. I zobaczymy zresztą, jak wówczas będą wyglądały potencjały wszystkich ugrupowań. Ja wierzę w to, że Polska 2050, to zgodnie także ze swoją nazwą, to jest właśnie ta przyszłość dla opozycji. Paweł Zalewski, Polska 2050 od wczoraj. Bardzo dziękuję, panie pośle, za to spotkanie. Do zobaczenia. Dobrego, spokojnego dnia panu życzę. Panie redaktor, i przepraszam widzów. Następnym razem widzimy się w studiu, mam nadzieję. Obiecuję. Do zobaczenia. Panie, dziękuję.